Wow, normalnie jak wysoko skaczę, widzowie. Kupiłem nową trampolinę dla moich dzieci i mam nadzieję, że to będzie świetna dla nich niespodzianka. Teraz do basenu. Wow. Oj, nie trafiłem akurat do basenu. Trochę zahaczyłem piętą, ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę, naprawdę fajna zabawka. Jak dzieci dzisiaj wrócą ze szkoły, to będą w niebo wzięte. Okej, a co dzisiaj w skrzynce? Ej, jakiś prezent w ogóle, słuchajcie, w skrzynce na listy. Ktoś mi przyniósł prezent? Ej, sprawdzimy, co to jest. Ej, w prezencie jest jakaś książka. Czyli ogólnie dostałem książkę jako prezent. Chwila, przeczytamy, o co chodzi. Gratulacje! Zostałeś wybrany na naszego króla TNT. Udaj się pod restaurację Czerwone Szelki. Czekamy. Ej, to jest jakaś podpucha? Czy naprawdę normalnie tutaj zostałem wybrany na króla? Ej, fajnie! Idę do tych Czerwonych Szelek i zobaczymy, słuchajcie, czy to nie fake. Widzowie, skradam się tutaj. Jest tam jakiś koleś, patrzcie na to. Widzicie, ma dwa TNT i normalnie koleś jest chyba zbudowany z TNT. Ma nawet taką czerwoną twarz. Idziemy z nim porozmawiać, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że mnie nie wysadzi. Przepraszam bardzo, dostałem dzisiaj taki list bardzo ciekawy. O, halo, G-Play, tak, to ty. Zapraszamy cię, gratulacje, wybraliśmy cię na naszego króla TNT. Chodź za mną. Chwila, ale bycie królem to musi być odpowiedzialna rzecz, czy ja na pewno się nadam? Porozmawiamy, jak już będziemy na miejscu. Chodź za mną. Dobra, prowadź. O, i witamy, witamy tutaj, wow, w naszym królestwie TNT. Jakie wielkie TNT, chwila. Ale jeśli chłopaki, by chłopaki, przedstawiam wam G-Playa. To będzie nasz nowy król TNT. Dzień dobry, witam wszystkich tutaj panów TNT. Ogólnie mam pytanie. Jeśli ja wziąłbym zapalniczkę i to odpalił, to by wybuchło, ta cała baza? I tak się składa, że tak. Dlatego proszę tego nie robić. Zapraszam cię do środka. Tutaj będziesz naszym królem. Zostałeś wybrany jako król TNT. To jest twoja siedziba. Aha. Tak tutaj wygląda. Zobacz, tutaj rozejrzyj się. Telewizor, kuchnia, jadalnia, u góry jeszcze. No, jeszcze tu jest. Można sobie urozmaicić tak naprawdę wnętrze, wiem. Na pewno tutaj możemy jeszcze. U góry masz łóżko, tutaj lustro i rzeczy potrzebne TNT. Tu masz wszystkie rodzaje TNT, które są dostępne w grze. TNT razy 500, widzicie to? TNT razy 500, jedno takie TNT to jest jak 500 TNT. Ja nie wierzę po prostu, tutaj ile tutaj tego jest. Tutaj proszę dla króla TNT zbrojkę, jaką chce sobie pan wybrać. Która? To proszę tutaj najlepsza wybierać. W sumie może tą klasyczną sobie wezmę, zobaczymy, jak będę wyglądać. Ja nie mogę, tutaj jest normalnie bardzo dużo tych TNT, słuchajcie. Aż jestem w szoku. I dynamity różne, patrzcie. Na przykład Ice, Water, Sponge, Teleporting. Przepraszam, tak? Zapraszam do góry tutaj. Jeszcze tutaj do góry, chwila, tak? A ta korona to dla mnie też? Tak, to dla ciebie, królu TNT, zapraszam do góry. Dobra, ej, co on tu wskoczył i gdzieś się przeteleportował? Ty, a może ja się przebiorę w ogóle? Jakieś ciuszki normalnie TNT tutaj. I uwaga, tadam, teraz może trochę lepiej wyglądam. Jak normalnie prawdziwy król TNT. Mam tu nawet jacuzzi, słuchajcie, w swoim królestwie można powiedzieć. Dobra, wchodzimy na górę i co my witamy tutaj mamy? Witamy cię, królu TNT. Zobacz tutaj, tutaj jest twój tron. Zawsze możesz sobie siedzieć i tutaj żądać czego oczekujesz. A tutaj są więźniowie nasi, którzy złapaliśmy ich. To jest wiedźma, która chciała zrobić potionek TNT i dlatego została tutaj skazana. A tutaj koleś, który się przebierał za naszego przebierańca i chciał nas podrobić. Dlatego słuchaj, twoim zadaniem będzie ich pokonać po prostu. Ojejku, pokonać ich? Chwila, tutaj co to za skrzynka? Kilof, mieczyk, ja nie mogę. Jakaś różdżka tutaj jest, to też dla mnie różdżka? Tak, proszę pokonać tutaj tych dwóch więźniów. Wow, ja nie mogę, co to było? Ej, ja nie mogę, jakie mam tutaj niesamowite efekty. Dobra, spróbujemy ich normalnie w tą, w bańkę na przykład mydlaną, słuchajcie, do góry normalnie przenieść. Ej, tutaj Pila, ale wiedźma to ona, proszę tutaj, o właśnie, żeby one nie wyszli z tego więzienia. Już, chyba ich pokonałem, także ogólnie gdzieś zniknęli. Albo tam są na dole, uciekają, więźniowie nam uciekają, musimy ich złapać, widzę tam jednego więźnia, ja już mu zaraz dam, zatrułem go. Okej, został pokonany. Jeszcze wiedźma gdzieś tu zwiewa. Wiedźma jest już tutaj, wy właśnie w więzieniu. Pani wiedźmo, król tutaj panią niestety skazuje. Tutaj dostałem taki rozkaz, żeby po prostu panią unicestwić. O nie, tutaj chyba, słuchajcie, bum! Wow, ja nie mogę, zniszczyć troszeczkę to. Co to jest? Dobra, słuchaj, udało ci się.
Wiedźma oraz ten, który się przybierał za nas, został pokonany, ale słuchaj, teraz dostałem taką informację na ucho, że, bo ogólnie creepery dostarczają nam proch do TNT, a ostatnio mówiły, że coś jest nie tak i potrzebują pomocy od ciebie, G-Play. Aha. Dlatego idź i pomóc creeperom Chwila. Ale takie pytanko mam, ja pomogę tym creeperom, ale myślałem, że to ja jestem królem i ja tu wydaję rozkazy, także może chodź tutaj za mną i słuchaj, skoro to jest moja korona dla mnie, a ja jestem królem, to proszę cię, żebyś zebrał tutaj ekipę, jakoś mi tutaj zupgrade'ował ten domek, żeby on po prostu lśnił, zrobił mi coś do jedzonka, słuchaj. Jasne, jak widać, że już się poczułeś jako król, ale teraz jest ważniejsza sprawa. Dobrze. Creepery potrzebują twojej pomocy, oni dostarczają prochu, to są najważniejsi. Ja biorę mapę i ruszam, a was normalnie, moi podwładni, proszę, żebyście ogarnęli ten dom, żeby to było najpotężniejsze królestwo na ziemi. Ja już uciekam. Idę już tą mapką, słuchajcie, normalnie z 2 godziny i to dziwne, że ja w ogóle muszę wykonywać takie rzeczy zamiast mojej podwładni. Patrzcie, ile tu jest creeperków. Oni chyba są tak naprawdę naszymi sojusznikami, ponieważ... Chodź tutaj. Dzień dobry, jesteście naszymi sojusznikami, tak? Bo wy produkujecie gunpowder, z którego my mamy pełno TNT. Słuchajcie, tak, o co chodzi? Tak, zgadza się, ale słuchaj, mamy problem, bo pro pokonuje creepery, bo chce zdobyć proch i trzeba go pokonać. Aha, a gdzie ten pro normalnie mieszka, creeperki, co? No nie wiem, no on gdzieś tam mieszka, tam zrobił chyba generator creeperów i... Tam jest jakiś dom w ogóle diamentowy na dole, to tam on mieszka? To możliwe, że tak. Aha, a to jest normalnie jakiś mob grinder, to on pewnie sobie tam spawnuje pełną creeperów i was też ubija. Ja mu pokażę. Leć tam do pro i go pokonaj. Dobra, zaraz go, słuchajcie, tutaj pokonamy. W sumie ja jestem królem i tak naprawdę na początku może mu po prostu rozkażę się stąd wynieść i samemu, żeby zniszczył ten domek, a zobaczymy, czy się mnie w ogóle posłucha. Także w razie co, mogę ubrać tą zbrojkę TNT i jeśli mi po prostu podpadnie, to ja robię bang i słuchajcie, patrzcie jakie zniszczenia. Jednym przyciskiem po prostu mogę po prostu wybuchać w tej zbrojce i siać takie wielkie zniszczenia. Puk, puk, witam. Witam. Chwila, ale kto to? Jestem królem, witam. Proszę moje rozkazy wykonywać po pierwsze. Ale jakim ty jesteś królem? Ty wchodzisz do mnie do domu i mi rozkazujesz. Tak, po pierwsze zostajesz zatruty, po drugie zaraz tutaj spadnie meteoryt. Możemy się założyć o stówę? Ej, chwila, ale kim ty w ogóle jesteś? Czemu mi przeszkadzasz? No i widzisz, normalnie zapowiedziałem przyszłość, przewidziałem przyszłość. Słuchaj, tak się składa, że ja przychodzę w obronie creeperków. One mają ciebie dosyć. W obronie creeperków? To cię muszę pokonać. O nie. Ja nie lubię creeperów. No dobra, no to jak chcesz się pojedynkować, no to proszę. O, jeden normalnie, słuchajcie, wybuch i tak naprawdę po sprawie, a do tego mogę wejść jeszcze do jego domku i słuchajcie, zrobić to samo z jego domem, żeby pro po prostu wiedział, że z creeperkami się nie zadziera, a to są nasi sojusznicy i słuchajcie, idziemy zobaczyć do tego mob grindera, czy tam tutaj w ogóle się zespawnowały jakieś creeperki. Mam nadzieję, że pro się będzie chciał stąd wynieść, na razie zdejmuję. O, nawet bloki diamentowe mam tutaj, diamenciki, słuchajcie. Okej, tam słuchajcie, się zespawnowało pełno creeperów. Ej, zaraz wam pomogę, creeperki, nie martwcie się. Halo, ratunku! Już was uwalniam, już was uwalniam. Czekamy na pomoc. Już wszystko dobrze się skończy, zaraz zniszczę ten mob grinder. Ojejku, tutaj... dziękujemy ci bardzo. Albo tutaj wody zaraz nas normalnie wleję. Uwolnił nas, król TNT, słuchajcie, nas uwolnił. Wow, widzicie, tutaj... zobaczcie, to on jest. Zebraliście pełno tutaj prochu, dziękuję. Będziemy z tego produkować. Słuchaj, to my ci dziękujemy, proszę, to dla ciebie tutaj stack prochu, dla Dobra, ciebie. A ja mam dla was niesamowitą nagrodę, ponieważ mam TNT razy 500. Jeśli będziecie potrzebowali pilnej pomocy, na przykład, żeby zniszczyć pro i całą jego okolicę, to wystarczy, że użyjecie tego TNT razy 500 i to tak jakbyście wysadzili 500 TNT na raz, także myślę, że wam pomogłem. Jak tam? Wow, to dziękujemy, to specjalnie na to użyjemy, może dla pro. No ogólnie, jeśli będziecie potrzebować pomocy, to dawajcie znać, a ja już uciekam, bo jestem królem i idę wydawać rozkazy. Wróciłem, słuchajcie, do bazy, wydałem parę rozkazów i słuchajcie, wziąłem pełno różnych ciekawych rzeczy, które zamierzam za momencik przetestować. To są naprawdę różne ciekawe TNT, jakiś Lightning Storm, także może teraz część przetestujemy. Laki tam płacze. Ej, czekajcie, spróbujemy normalnie piorunami zwrócić na siebie uwagę. Mam nadzieję, że to nie wyrządzi tutaj zbytnio jakiś...
Wow, ja nie mogę, dwa serduszka. Lucky, widziałeś to? Widziałeś, co się tutaj działo przed chwilą? Stary, co się stało? Gameplay, ja nie widziałem, bo ja płaczę, wiesz, co się stało? Czemu ty płaczesz? Co się stało? Ja kupiłem auto od takiego kolesia i on mi sprzedał popsute auto, wiesz co? Ty, słuchaj, to może ja bym na przykład rzucił tutaj, wiesz, jakieś TNT albo coś i zaczarował może jakoś to auto, bo ja jestem teraz królem TNT. Nie wiem, czy zauważyłeś ty, właśnie, w ogóle. Ale zauważyłem, jak ty wyglądasz. Zobacz, wow. Normalnie, ja słuchaj, władam TNT i przed chwilą normalnie teraz testuję różne właśnie tutaj dynamiciki sobie wziąłem z bazy. Patrz, na przykład mam takie coś na porost w ogóle krzaczorów. Ty, widziałeś? No mega, i patrz, jakie umiejętności ty masz, super. Czy normalnie postawiłem w przeciągu chwili. A tutaj mam jeszcze jakiś, słuchaj, piaseczny. Uwaga, piasek tu powinien. No i mamy tutaj teraz pustynię. Widzisz, przy twoim domku. Ja cię, Gplay, ty masz niesamowite umiejętności będąc tym królem TNT. Tak. Ty, słuchaj, a wiesz co? Może ja ci powiem, gdzie mieszka ten koleś, co mi sprzedał to auto, bo zobacz, ja płaczę. Uwaga, Lucky, ja najpierw postaram się przywrócić twój samochód do superowego stanu, także rzucam tutaj takie smoki i on za momencik powinien, słuchaj, się odmienić. Widzisz coś? Uwaga, bo tak naprawdę, słuchaj, się teraz zadymiło tutaj i tak naprawdę zaraz ty, Lucky, już zaraz normalnie ten dym minie. Nie płacz, ziomeczku, będzie dobrze. Mogę ci coś dać ja nawet. Ja nie wiem, czy będzie dobrze, wiesz co, Gplay. Ja naprawdę dużo za niego zapłaciłem. To zobacz teraz, Lucky, ogólnie. Zobacz, co się tam pojawiło w ogóle, widzisz? Zobacz ja na cię, to. Wyczarowałeś mi normalnie nowe auto. To jest super jakieś mega auto, ale fajne. No, widzisz, teraz słuchaj, już nie masz popsutego, tylko taka sportowa pula. Ty, Gplay, dzięki bardzo. Ty normalnie pocieszyłeś mnie. Super, ja się cieszę bardzo, dziękuję ci. No, pokaż ogólnie, gdzie ten koleś mieszka, który ci to sprzedał, ten normalnie bubel, a tak naprawdę zaraz sobie z nim pogadam, bo no jestem zobacz, królem. No zobacz, on mieszka tutaj za centrum handlowym, o tutaj, tam mieszka. A tam, mieszka. Gdzie te dwa samochody stoją? Tak, no. Dobra, stary, bo w ogóle mam różne jeszcze TNT do przetestowania. Ja cię tu, ja trochę idę się boję. Cię swoim nowym autem, ale super, Gplay mi nowe auto kupił. Tak. To jest na przykład, widzowie, TNT Zeusa. Zobaczcie, jak się mieni, jak się błyszczy. I trochę się boję. Mam nadzieję, że nie narobi tu szkód. Ale uciekamy, słuchajcie. Sprawdzimy, co tu się dzieje. I ja nie mogę. Jeszcze więcej normalnie piorunów tutaj strzeliło tak naprawdę. Dobra, a więc tutaj mieszka jakiś oszust, który chciał normalnie tutaj zrobić w bambuko Lakiego. To może na początku, słuchajcie, zrzucimy tutaj meteor przed jego domek. Albo sobie z nim pogadamy. Oj, 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 panie, co tu się dzieje? Meteor panu spadł. Co to jest? Co tutaj jakieś trzęsienia ziemi Meteoryt się z nieba spadł. Nie wiem, co się dzieje, proszę pana. Wow, Dudi, widzi pan? Uszkodziło mi pan dom, uszkodził mi pan. Ale to nie ja. Czy meteoryt spadający z nieba to moja robota, panie? Ogólnie słyszałem, że pan sprzedaje fajne samochody, zgadza się? No, tak się składa, że tak. Aha, bo tak naprawdę mój przyjaciel kupił od pana samochód i jest niezbyt zadowolony, a się okazało w ogóle, że ten samochód jest popsuty, a pan mu nie chce oddać pieniędzy i go naprawić. Aha, no coś tam było. Dobra, to chodź tutaj, ci oddam pieniądze do mnie do domu. O, no to dobra, no to idziemy, pokaż pan. Ja nie mogę, to ale pan... chodź tutaj do pan domu, cały ci oddam pieniądze. Ej, co to jest? Co to za bandziory? Tak, proszę ode mnie odejść. Nie oddam ci żadnych pieniędzy. Proszę ode mnie odejść, bo zaraz was normalnie w bańki mydlane. Normalnie brać go, chłopaki, brać go. Ode mnie żąda pieniędzy. Macie cwaniaki jedne. Ja nie mogę, dobra, klona swojego tutaj spawnujemy. Tu się zamykamy, słuchajcie. A patrzcie, tam jest mój klon, ale oni się na to nie nabierają. Dobra, chodź za nami i będziemy osłabiać. Bęk. Bęk, brać go. Jednak się nabraliście się cwaniaki na mnie, okej? Okay? O nie, słuchajcie, brać dosyć, go, co to ma dosyć być, jakiś te koleś bandziory. Będzie nam, dobra, mówić, co mamy robić. Jeden pokonany, jakiś ciebie normalnie oszust jest i z jakimiś bandziorami trzymasz, to gorzko tego pożałujesz normalnie, pani mechanik. Weź, ja ci chciałem oddać pieniądze, chciałem, żebyś wszedł do domu i bym ci oddał te pieniądze. Tak, chciałeś mnie wpakować chyba w pułapkę, tu są te pieniądze, a tak naprawdę bandziory od ciebie wszystko popsuły i mnie zaatakowały, to była zasadzka tak naprawdę. O nie, co, nie chcesz się przyznać, a masz ty.
O, a tak słuchajcie, wyglądam właśnie z tym epickim mieczykiem w mojej całej okazałości. To jest mój klon, z moim klonem. O, może zatańczymy razem. Ha, 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 pokonaliśmy ziomka. A teraz bierzemy Lakiego pieniążki. Musimy odzyskać, nie wiem dokładnie ile Laki zapłacił za to. Słuchajcie, na zakończenie może byśmy tutaj normalnie... O, to jest na przykład bardzo fajna rzecz. Na przykład, uwaga, słuchajcie, pyk. Tutaj będziemy mogli to zdetonować z daleka. Zobaczymy, jak czy to będzie widać ogólnie, czy nie. Bęk. Ej, Balu, gdzie Balu, jestem? Gdzie G-play, jestem? G-playka? Fajnie, że powróciłeś do zdrowia. Panie lekarzu, G-play wstał, ale super. Ja jestem królem G-playka. Gdzie są moje wszystkie TNT? Ja nie mogę, mam nadzieję. G-play, coś się stało. W ogóle tam pozostał taki wielki krater. Ale G-playka, ja wiem, co się stało. Ja chciałem normalnie tutaj strollować takiego ziomka. A gdzie są moje wszystkie przedmioty? Wszystko straciłem. Nie mów, G-playka, jestem królem. No nie królem. Wiem, chyba tak, G-play. No nie przejmuj się tym. Słuchaj. No, serio, ale będzie dobrze. Na pewno ja jestem teraz zajęty, ja mam teraz misję. Ja muszę teraz pomagać ludziom. Ja, słuchaj, wydaję rozkazy, ja ale wiem, też jestem... Ja nie wiem, panie doktorze, co on do mnie mówią. Widocznie ja nie majaczek. Trochę dobra, ja uciekam do swojego królestwa. Jak coś, to mnie odwiedź później z dziećmi. No, patrz, G-playka. Słyszałeś? Jak dobrze widzieć TNT i być w domu. Witam, dzień dobry. O, witamy cię, królu. Słuchajcie, przygotowaliśmy dla ciebie ucztę, G-play. Tutaj, proszę, częstuj się. Dziękuję, to dla ciebie ja nie wszystko. Mogę, ale doceniam, jakie pyszne jedzonko. Akurat prosiłem, żebyście tutaj poogarniali parę tak, spraw. Tak, prosiłeś, żebyśmy ogarniali. Tak w środku też tutaj trochę poogarnialiśmy. Tutaj, zobacz, obraz dostałeś od Picasso. A to ja ogólnie jestem namalowany, czy kto to jest? Tak, to jesteś ty. Aha, zobaczymy, czy coś się w środku zmieniło. Wow, takie normalnie instrumenty. To ja tutaj będę mógł teraz sobie grać normalnie, tańczyć, śpiewać. Tak, jako to jest wszystko przygotowane, bo ty mówiłeś, że chciałbyś grać koncerty w przyszłości. To dla dobra, ciebie wszystko. Ale ogólnie jest problem, bo ja tutaj chciałem wysadzić jeden domek i trochę się nie udało, można powiedzieć. Dobra, biorę teraz tą normalnie zbrojkę i będę potrzebował itemki, ponieważ ja zamierzam dalej tutaj czynić dobro i po prostu rozprzestrzeniać je, gdzie tylko się da. Także wezmę sobie parę tutaj rzeczy. Zobaczę, czy jeszcze na górze. Jasne, słuchajcie, królu TNT, rób sobie co ci się tylko podoba. Dobra, ja normalnie, słuchajcie, jakieś randomowe rzeczy. Pójdziemy jeszcze tutaj na górę. Zobaczymy właśnie, czy tutaj w skrzyni ogólnie są rzeczy. O, jest moja różdżka, dobra. Także bierzemy, słuchajcie, tutaj trochę dynamicików i będziemy ogólnie lecieli, ponieważ musimy oczywiście zmienić świat na lepszy. Ty, a to co to jest? Wypróbujmy. Wow, wow, wow. I leci, ja nie mogę, a więc to tak działa. O, ciekawe, gdyby się taką dziurę normalnie, słuchajcie, zrobili tutaj w skalę. Normalnie, żebyś był fajniejszy widok z naszego królestwa. Ej, patrzcie na to, jaki krater tak, zrobiłem. Tak, król jest zadowolony, naprawdę no, bardzo się cieszy, jak mu przygotowaliśmy. Cały stack normalnie, walimy normalnie w tą górę, widzowie. Cały stack. Królu, co ty robisz tutaj? Co to za krater wrzeźbisz? Tam będzie normalnie jaskinia dla was. Tam jeszcze ładnie urządzimy ją i będzie to jaskinia TNT. A ja, słuchajcie, już tutaj normalnie muszę na drzewo gdzieś skoczyć i lecimy pomagać ludziom i wszystkim stworzeniom. O, tutaj zostawiam mojego klona i uciekam. Uhu, lecimy! Naprawdę podoba mi się, słuchajcie, bycie królem, a teraz normalnie możemy tutaj zrobić cimę. Ktoś tu płacze. Ej, panie, gdzie śnieżki są moje tutaj! Zwierzęta? Śnieg gdzie pada! Są moje nasiona? Pan, o, jaki śnieg! Normalnie no, widzę śnieg tutaj spadł. Ale to nie ratuje mojej sytuacji, jest beznadziejnie. A co się dzieje, panie? Proszę pana, tutaj nie ma żadnych zwierząt. Miałem wszystkie tutaj zwierzęta zapełnione całe zwierzętami te farmy i nie ma nagle. Wcześniej tam... wow! Ma pan przecież jakieś różowe, normalnie pan tutaj ma owce, panie, naprawdę? Co pan? Naprawdę? Jeszcze tam zboże mi nie rośnie, nie wiem co jest. O, a kurczaki pan też lubi? Lubisz pan kurczaki na przykład? To proszę. Jacie, jak tak szybko? Oj, oj, tutaj dzieje? Zaraz, o, to pan tam do zagrody je musi wziąć. Dobra, ze zbożem zobaczymy, co da się zrobić. Postaram się tutaj jak przyspieszyć tak to. Jak szybko pan w ogóle to robi? Wow. Ma pan może normalnie zapalniczkę? Chociaż mogę, jasne. Może to zdetonuje normalnie. Spróbujemy ogólnie, czy zadziała. Uwaga.
Także uwaga, 3, 2, 1, hopsa. Zapalniczkę rzucę, rzucam tutaj zapalniczki. O dobra, oj, nie zrzucił pan tutaj, a dobra, mam. Panie, pan zobaczy normalnie, jak tu panu zboże rośnie. Wow, jakie plony. Jak super, jak to się robi w ogóle, tak szybko. No, normalnie się robi, proszę, jak się robi, ładnie, hop. I mamy już zboże, normalnie można ścinać, praktycznie całe jest tutaj zarośnięte. Tu nie, zwierzątka. No niesamowicie, pan jest po prostu czarodziejem, wyczarował z niczego pan coś. No, po prostu ty tutaj dziękuję jestem królem. Dziękuję panu bardzo, polepszył mi pan humor. No, nie ma sprawy, ojejku, tutaj normalnie z kurczaczkami coś się stało, dlatego tutaj może pan pozbierać te kurczaki, tutaj normalnie widzę, że pełno ich. O, teraz panie, pan tutaj ma naprawdę teraz wszystko fajnie zrobione, także farma idzie pełną parą. Dziękuję, ja już bardzo, uciekać. Proszę pana. Do widzenia. Ej, kozackie rzeczy w ogóle, widzowie. A jeszcze tutaj miałem cake na przykład i dynamit, normalnie grawitujący. Dobra, sprawdzimy to, słuchajcie, co to było, cake. Ja cię, normalnie ktoś będzie szedł i będzie mógł sobie zjeść ciasto. Czajcie bazę, jest tego naprawdę sporo, a ja idę, słuchajcie, dalej czynić dobro. Dzisiejszy dzień to dzień dobrych uczynków, widzowie, i co jakiś czas spawnuje tutaj w ogóle taki domek, ponieważ jeśli ktoś by miał problem i by nie miał gdzie mieszkać, to może zamieszkać, słuchajcie, zaraz zobaczycie w czym, ha, ha, a mianowicie zobacz, w takim domeczku. Stworzyłem armię na ciebie. Ej, to ty, ja nie mogę, ej, to ty normalnie tak, zły. Tak, to ja, oddawaj mi twoją koronę, ty. Zdradziłeś nas! Ty chciałeś tak naprawdę... Ja chcę być królem TNT! Jesteś podrabiańcem naszym tak naprawdę! Nie! Ja wiem! Chłopaki, armia, to brać to jest wodna armia? Ej, moja armia, ratunku! Mamy tutaj wrogów! Ten koleś, którego kiedyś pokonaliśmy, który był w naszych lokach, nam się teraz sprzeciwia do boju! Pomóżcie królowi, pomóżcie! Armia, do dzieła tych niebieskich atakować! Wow, dobra, ja tutaj normalnie króluję z siebie, ja nie mogę, muszę się wycofać, będę ich zatruwał, a macie cwaniaki, jaki pojedynek. Dobra, słuchajcie, myślę, że oni są dużo bardziej zatruci niż ja. Czy my możemy jakieś TNT użyć? Słuchajcie, żeby moi byli bezpieczni. Nie wiem. O dobra, dobra, mamy ich. Pozatruwamy i teraz będzie łatwiej po prostu naszym ich pokonać. No patrzcie, tam jest mój klon. Ale normalnie wymiatamy, chłopaki. Bardzo dobrze nam idzie. Okej, może Gravity teraz wykorzystujemy. Ja nie mogę, wszyscy wylecieli. Ale chyba wygraliśmy. O, i co? Przegraliście, cwaniaku jeden. To jest, nam się udało. My TNT wygraliśmy. Ja nie mogę, chłopaki, jeszcze tego cwaniaka tutaj dorywamy. Ha, Gplay, oddawaj mi twoją koronę teraz. Słuchaj, szybko. Nie to, dam że ci. Przegrałem, to nie znaczy, że nie musisz mi oddać tylko korony. Jesteś o nie, bańka, jakaś bańka. W bańce mydlany zostałeś uwięziony. Co to za bańka? Uwolnij mnie z bańki. Okay. Halo, co a wiesz, to jest? A wiesz, co teraz zrobię normalnie z tobą? Tutaj wpadnie nie, zaraz... O nie, tylko nie lawa, plamy, tylko słuchajcie, nie lawa. Wpadnie, uwaga. Ja uciekam i uwaga, pięknie pokonaliśmy go przy użyciu TNT. A my, ekipa, wracamy normalnie do naszej bazy. Wygraliście, idziemy świętować, robimy Jopie, bankiet. Jej, dziękujemy, Gplay, za to, że nas obroniłeś. Wszyscy wracamy, idziemy na ucztę.